Witajcie na kolejnej lekcji historii. Dzisiaj rozpoczynamy minicykl o kampanii wrześniowej. W dzisiejszym materiale opowiem o tym, jaki był stosunek sił Polski i III Rzeszy 1 września 1939 roku. W punkcie drugim przyjrzymy się niemieckim planom ataku na Polskę i polskim planom obrony. W punkcie trzecim opowiem o tym, co wydarzyło się 1 września 1939 roku. W punkcie czwartym zobaczymy, jak Polacy przegrali bitwę graniczną, a w punkcie piątym omówię udział w tych wydarzeniach ludności cywilnej i zbrodnie niemieckie popełnione na Polakach w pierwszych dniach II wojny światowej. 1 września 1939 roku przewaga Wehrmachtu nad polskim wojskiem była oczywista i przygniatająca. I to w kilku elementach. Po pierwsze, Niemcy mieli przewagę liczebną. I tu uwaga, dane liczbowe dotyczące samolotów czy czołgów w różnych opracowaniach się różnią, natomiast wszystkie te opracowania pokazują dużą przewagę Niemiec nad Polską. Ja powołam się tutaj na liczby, które podaje Czesław Brzoza. I tak, w sile żywej 1,5 miliona żołnierzy przeciwko milionowi żołnierzy. W samolotach 1390 samolotów przeciwko 390. W czołgach 2500 czołgów przeciwko 610. Porównuję tylko armię niemiecką i polską, a trzeba mieć świadomość, będę o tym mówił na jednej z kolejnych lekcji historii, że 17 września do wojny włączy się jeszcze przecież Armia Czerwona. Niemcy mają więc przewagę w sile żywej. 3 niemieckich żołnierzy przypada na 2 polskich. Niemcy mają przewagę w samolotach ponad 3-krotną. Niemcy mają ponad 4-krotną przewagę w czołgach. Niemcy mają więcej ludzi i więcej nowoczesnego sprzętu, więcej uzbrojenia. Dlaczego? No jest to oczywiste. Wynika to z różnic ekonomicznych. Niemcy były państwem dużo bogatszym od państwa polskiego i z różnic demograficznych. Państwo niemieckie było dużo większe, dużo ludniejsze od państwa polskiego. Do tego trzeba pamiętać, że alianci zachodni opóźnili polską mobilizację. Gdyby ta mobilizacja nie była utrudniana przez partnerów zachodnich, którzy liczyli na pokojowe rozstrzygnięcie konfliktu polsko-niemieckiego, pewnie tych żołnierzy byłoby trochę więcej. Ale Niemcy mieli też przewagę jakościową. Problem polegał nie tylko na tym, że Niemcy mieli więcej czołgów, samolotów, dział, okrętów, ale że mieli najczęściej lepsze uzbrojenie. Niemiecki bombowiec był szybszy od polskiego myśliwca. Niemiecki czołg był lepiej opancerzony i lepiej uzbrojony od polskiego czołgu. Z czego to wynikało? Znowu przede wszystkim z różnic ekonomicznych. Polscy inżynierowie byli w stanie opracować nowoczesne samoloty, czołgi, inne rodzaje broń. Tylko że nie było pieniędzy na wdrożenie tych innowacyjnych pomysłów. A jeżeli nawet produkcja nowoczesnej broni ruszyła, to było jej zbyt mało. Tak jak mało mieliśmy nowoczesnych bombowców Łoś. Najczęściej podaje się liczbę 36 sztuk. Czy mało było świetnych karabinów przeciwpancernych. Niemcy mieli również przewagę w szybkości. Jak podaje Jerzy Ślaski, jedna niemiecka dywizja miała 1000 samochodów ciężarowych i osobowych oraz 500 motocykli. Polska 76 samochodów. Trzonem armii niemieckich były dywizje pancerne i zmotoryzowane. Dywizje, których żołnierze, kiedy nie walczyli, wsiadali na ciężarówki i jechali na pole bitwy. Trzonem polskiej armii były dywizje piechoty. Tempo posuwania się takiej dywizji to tempo nóg piechura. Polski żołnierz, jak nie walczył, to z oporządzeniem w słońcu maszerował. To nie tylko oznaczało, że przesuwanie się polskich jednostek było wolne, ale to również oznaczało, że polski piechur docierał na pole bitwy często bardzo zmęczony. Najszybsze polskie jednostki to były brygady kawalerii, bo koń posuwa się szybciej niż piechur, i 2 brygady zmotoryzowane. Niemcy mają więc przewagę w szybkości i będzie to bardzo widoczne w czasie odwrotu wojsk polskich
O czym na kolejnej lekcji historii. Niemcy mieli również przewagę w informacji. W czasach, o których mówimy, nie ma jeszcze systemów satelitarnych. Większość informacji pochodzi z obserwacji lotniczych. Niemcy od początku mają miażdżącą przewagę w powietrzu. W związku z tym mają również bardzo dobrze rozeznanie lotnicze. Polscy dowódcy mieli mniej informacji, a mając mniej informacji, siłą rzeczy podejmowali więcej błędnych decyzji. O większej ilości rzeczy nie wiedzieli. I to jest kolejny element, który stanowił o przewadze Niemiec. Do tego jeszcze można dodać lepszą łączność. Oprócz tego były jeszcze dwa elementy, które bardzo pomogły Niemcom w 1939 roku. Jak szacuje Jerzy Ślaski, długość frontu, którego broniły polskie oddziały 1 września 1939 roku, to około 1600 km. Oznaczało to, że przeciętnie na jedną dywizję przypadało 41 km. Według polskich instrukcji dywizja powinna bronić odcinka długości od 7 do 8 km. Nie tylko front był bardzo długi, ale był również bardzo niekorzystny. Mieliśmy Niemców na północy, Prusy wschodnie, na zachodzie i na południu, bowiem Słowacja była sojusznikiem III Rzeszy. Czyli Niemcy mieli przewagę w położeniu. Mogli bowiem uderzyć na Polskę od północy, od południa i z zachodu. Bardzo niekorzystny układ granic był kolejnym atutem w rękach Niemców. I był jeszcze czynnik pogoda. Gdyby we wrześniu 1939 roku padał deszcz, były mgły, to niemieckie czołgi grzęzłyby w polskim błocie. To niemieckie samoloty miałyby ograniczoną widoczność. Tym samym skuteczność działania lotnictwa byłaby dużo, dużo niższa. Ale niestety, późne lato i wczesna jesień 1939 roku były słoneczne i suche. Niemieckie czołgi pruły przez polskie drogi i polskie pola. Forsowały rzeki, w których było niewiele wody. A niemieckie samoloty bez trudu rozpoznawały cele, które były atakowane, czy rozpoznawały pozycje polskich oddziałów. Podsumowując, z wojskowego punktu widzenia, Polska w 1939 roku nie miała żadnych szans. A trzeba pamiętać, że 17 września ruszy przeciwko Polsce jeszcze Armia Czerwona. Klęska w 1939 roku w ówczesnych uwarunkowaniach geopolitycznych była więc rzeczą oczywistą. Oczywiście, gdybyśmy nie popełnili pewnych błędów, zachowali się inaczej. Być może rozmiary tej klęski byłyby mniejsze, być może walka trwałaby dłużej. Ale nie ma takiego historyka wojskowości, który by twierdził, że mogliśmy kampanię wrześniową wygrać. Niemiecki plan ataku na Polskę, Fallweiss, przewidywał 4 główne kierunki uderzenia. I tak, północ, trzecia armia miała ruszyć z Prus wschodnich na Warszawę. Czwarta armia miała uderzyć na Pomorze i przeciąć tak zwany korytarz. Na południu 8 armia i 10 armia miały uderzyć między Wielkopolską a Śląskiem w kierunku na Warszawę. Z kolei 14 armia miała obejść od południa Śląsk i uderzyć na południe w kierunku na Lwów. Niemcy planowali, że część 4 armii po przedostaniu się do Prus wschodnich zostanie przerzucona w rejon Suwalszczyzny i uderzy na południe w kierunku na Brześć. Plan niemiecki zakładał więc założenie wojskom Polski podwójnej pętli okrążenia. Trzecia armia miała się spotkać z 8 i 10 armią w rejonie Warszawy i to miał być pierwszy pierścień okrążenia. Natomiast oddziały atakujące Suwalszczyzny miały spotkać się z 14 armią w okolicach Lubelszczyzny i w ten sposób miał powstać drugi pierścień okrążenia. Niemcy liczyli na wojnę błyskawiczną. Niemcy bali się polskiej jesieni i chcieli skończyć wojnę jak najszybciej.
W planach niemieckich nie ma uderzeń skierowanych na Kresy Wschodnie, bowiem dowódcy Wehrmachtu wiedzieli, że te tereny zajmie Armia Czerwona. W związku z tym nie przejmowali się zajmowaniem Polesia czy Wileńszczyzny. Byli bowiem przekonani, że ziemię te opanuje ich sojusznik. Jeżeli chodzi o polskie plany obronne, to świadomość zagrożenia ze strony Niemiec pojawia się wśród polskich sztabowców, wśród polskich generałów bardzo szybko, bo właściwie zaraz po dojściu Hitlera do władzy. W kwietniu 1934 roku marszałek Piłsudski zapytał kilkunastu wyższych oficerów, cytuję, które z tych państw jest niebezpieczniejsze dla Polski i prędzej niebezpiecznym stać się może? Rosja czy Niemcy? Otrzymał 19 odpowiedzi. Od 15 generałów, 4 pułkowników. Tylko 3 wskazało na Związek Radziecki. Był wśród nich. Rydz śmigły. 3 nie miało wyrobionego zdania. 13 przygniatająca większość, wskazała na hitlerowskie Niemcy. Półtora roku później, kiedy już nie żył Piłsudski i stery polskiej armii przejął generał Rydz śmigły, zwrócił się do wybitnych polskich oficerów o przygotowanie studium operacyjnego ewentualnej wojny z Niemcami. I zachowało się takie opracowanie generała Kutrzeby. Generał Kutrzeba założył, że będziemy walczyć sami, że Rumunia, Czechosłowacja i Związek Radziecki będą neutralne i przyjmując to założenie, postawił tezę, że wojna wybuchnie najwcześniej w 1930 roku. Tu się niewątpliwie pomylił mniej więcej o pół roku. I że Polska jest w stanie walczyć 6 do 8 tygodni. I tutaj ocena Kutrzeby była oceną, która się sprawdziła w przyszłości. Kampania wrześniowa trwała 5 tygodni krócej, ale na Polskę uderzył Związek Radziecki. Słowacja nie była neutralna. Gdyby Słowacja była neutralna, przede wszystkim gdyby do Polski nie wkroczyła Armia Czerwona, bez wątpienia polski opór w 1939 roku byłby o tydzień, a może o 2 tygodnie dłuższy. Więc była ta świadomość zagrożenia ze strony Niemiec. Była też świadomość, że szanse nasze w tej wojnie są niewielkie. Podjęto dzieło modernizacji armii. Wiele udało się zrobić, ale różnice ekonomiczne powodowały, że biedna II Rzeczpospolita nie była w stanie w tak krótkim czasie stworzyć na tyle silnej armii, żeby mogła przeciwstawić się armii III Rzeszy. Polskie plany obronne zakładały stawienie oporu wojskom niemieckim przy granicy. I to budziło i budzi często do dzisiaj wątpliwości. Bardzo wielu historyków wojskowości mówi o tym, że to był błąd, że trzeba było wycofać się na linię Wisły. Front byłby krótszy, nasycenie jednostek byłoby większe. Front oparty w dużej mierze na Wiśle, rzece trudnej do sforsowania. Ale trzeba pamiętać o tym, że wojna jest funkcją polityki. Dlaczego sanacyjne władze podjęły decyzję, żeby rozlokować armię tuż przy granicy, a nie wycofały polskich oddziałów na linię Wisły? Bo bano się, że może być taka sytuacja, że Niemcy zajmą bez walki Wielkopolskę, Śląsk, Pomorze i zakończą działania wojenne. A Zachód powie, no trudno, to są tereny, które kiedyś należały do Niemiec. No współczujemy Polakom, ale jest pokój. Pokój jest najważniejszy. Bano się takiej sytuacji. Plan był prosty. Od początku wojna ma być wojną pełnoskalową. Ma to wymusić zaangażowanie się naszych sojuszników. To nie ma być kolejna wojna lokalna. To ma być wielki konflikt europejski. Okazało się, że tak się rzeczywiście stało, że opór Polski w 1939 roku jest początkiem II wojny światowej. I tu analogia, oczywiście analogia kulawa, jak wszystkie analogie historyczne. Ukraina. Kiedy Ukraina nie broniła Krymu, reakcja świata była prawie żadna. Jakieś sankcje, krytyka. Łatwo jakoś pogodzono się z tym, że Rosjanie są na Krymie, czy w Donbasie, czy w Doniecku. Kiedy za drugim razem Ukraińcy sprawili desperacki opór, reakcja świata była już zupełnie inna. Być może podobnie byłoby z Polską w 1939 roku. Mamy więc rozlokowane polskie jednostki wojskowe wzdłuż
całej granicy z Niemcami i Słowacją. Od północy jest to kolejno samodzielna grupa operacyjna NAREW, Armia Modlin, Armia Pomorze, Armia Poznań, Armia Łódź, Armia Kraków i na południu Armia Karpaty. To, co bez wątpienia było błędem, to jest brak szczebla pośredniego. Czyli mamy duże jednostki i naczelne dowództwo. Nie ma czegoś takiego jak zgrupowanie armii czy front, że to był błąd. Najbardziej chyba widoczne będzie na kierunku północy, kiedy brak współdziałania samodzielnej grupy operacyjnej NAREW i Armii Modlin będzie miał bardzo złe konsekwencje dla przebiegu kampanii wrześniowej. Polscy dowódcy spodziewali się, że ten opór na granicy zostanie przełamany. W związku z tym nieco dalej chciano stawić czoło armii niemieckiej. Dlatego miały być grupy obwodowe. Samodzielna grupa operacyjna Wyszków, samodzielna grupa operacyjna Kutno, samodzielna grupa operacyjna Tarnów i Armia Prus zgrupowana na ziemi kieleckiej. Bowiem Polacy trafnie przewidzieli kierunki uderzenia. W związku z tym, spodziewając się, że główne uderzenie będzie właśnie tutaj wyprowadzone na północ Śląska, tutaj zgrupowano obwodową armię Prus. Polacy również starali się ufortyfikować te tereny, gdzie spodziewano się uderzeń niemieckich. Najlepszym przykładem będą umocnienia wybudowane pod Mławą. Będę o tym jeszcze za chwilę mówił. Godzinę ataku na Polskę wyznaczono na 4:45 1 września. I salwy z pancernika Schleswig-Holstein na Westerplatte są tym symbolicznym początkiem II wojny światowej. Ale były takie miejsca, gdzie strzały w kierunku Polaków padły dużo wcześniej. Najszybciej, bo kilka dni wcześniej, doszło do starcia w okolicy Przełęczy Jabłonkowska. Pierwotna data napadu na Polskę to był 26 sierpnia. Został odwołany w ostatniej chwili. Jeden z oddziałów dywersyjnych nie został o tym zawiadomiony. I wyruszył wieczorem 25 sierpnia, aby wykonać powierzone sobie zadanie bojowe. To zadanie bojowe polegało na opanowaniu stacji kolejowej Mosty i przejęciu tunelu pod Przełęczą Jabłonkowską. Stację niemieckim dywersantom udało się zająć. Nie była zresztą przez nikogo broniona. Ale kiedy próbowali wjechać pociągiem do tunelu, okazało się, że broniący tunelu saperzy tory rozebrali, a gdy pociąg stanął, otworzyli do dywersantów ogień. W czasie wymiany ognia z drugiej strony dywersantów zaatakował pluton Straży Granicznej. Niemcy w panice rzucili się do ucieczki, zostawiając część ekwipunku wojskowego. Jeszcze tego samego dnia Niemcy przeprosili za ten incydent. Kiedy 1 września Niemcy podjęli drugą próbę opanowania tunelu, ta druga próba też okazała się nieskuteczna. Saperzy tak starannie wysadzili tunel, że Niemcy nie mogli z niego korzystać aż do lutego 1940 roku. Niemcom zależało również na tym, aby opanować nieuszkodzony most w Tczewie. Próbę nieudaną. O godzinie 6 rano podporucznik Norbert Juchtmann nacisnął przełączniki. Po kolei wylatywały w powietrze przęsła mostu kolejowego i drogowego. Mosty zostały zniszczone. Budowa mostu tymczasowego zajęła Niemcom 40 dni. Most stały stanął dopiero po upływie roku. Niemcy próbowali również opanować stację kolejową w Chojnicach. O 4:30 przez stację przemknęła drezyna pancerna. Za nią miał jechać pociąg pancerny. Ale kolejarze zawiadomieni o tym, co się dzieje, skierowali drezynę na ślepy tor, gdzie uległa ona zniszczeniu, a załoga została wzięta do niewoli. Pociąg pancerny wjechał na stację w Chojnicach. Jego załoga opanowała dworzec. Jednak saperzy wysadzili wiadukt, uniemożliwiając pociągowi pancernemu poruszanie się w kierunku na wschód. Niemcy próbowali się w tej sytuacji wycofać, ale wtedy wyleciał w powietrze wysadzony przez polskich saperów przepust kolejowy. W ten sposób Niemcy zostali zamknięci w pułapkę.
Na pociąg pancerny skierowano działka przeciwpancerne. O godzinie 11 pociąg pancerny był zniszczony. W Gdańsku, w wolnym mieście, Polska miała prawo do posiadania składnicy wojskowej na Półwyspie Westerplatte. Powierzchnia to zaledwie 0,5 km². Aby zabezpieczyć załogę Westerplatte przed spodziewanym atakiem Niemców, wybudowano 5 wartowni o wymiarach 7x7 m, przygotowano 7 ufortyfikowanych placówek i powiększono załogę Westerplatte do 182 żołnierzy. Punktualnie o 4:45 1 września pancernik Schleswig-Holstein rozpoczął ostrzał Westerplatte. Jednak dowodzona przez majora Henryka Schucharskiego załoga nie dała się zaskoczyć. Niemiecki atak załamał się w ogniu polskich placówek. Kapral Szemlewski wspominał. W końcu stracili panowanie nad sobą. Nerwy ich nie wytrzymały. Słychać było wołanie Mein Gott, Wasser, Hilfe. Podczas ataku poległ kapral Kowalczyk, który rzutem granatu zniszczył niemiecką placówkę. Umierając powiedział do kolegi. Władziu, ze mnie i tak już nic nie będzie. Wy się tylko trzymajcie i nie poddajcie. Wieczorem naczelne dowództwo Wehrmachtu w tajnym raporcie pisało. W Gdańsku Westerplatte jeszcze nie wzięte. Straty własne. 80 ludzi. Najkrótsza droga z Niemiec na Warszawę prowadziła przez Mławę. Polacy spodziewali się, że Niemcy uderzą na tym odcinku. Dlatego wybudowano tu 45 bunkrów typu polowego. Mławy broniła 20. Dywizja Piechoty, dowodzona przez pułkownika Wilhelma Liszkę Lawicza. Pozycje polskie zaatakowała 3. Armia. Mimo ogromnej przewagi i potężnego wsparcia ze strony lotnictwa, Niemcom nie udało się przełamać polskich linii obronnych. Wszystkie natarcia zostały odparte, z ciężkimi dla Niemców stratami. Jak bardzo Niemcy zapamiętali ten bój stoczony pod Mławą, może świadczyć fakt, że właśnie na przedpolu Mławy planowali wybudować wielkie mauzoleum. Rozpoczęli jego budowę. Nie zdążyli, bo budowę przerwały wojska sowieckie w styczniu 1935 roku. Niemcy nie opanowali mostu w Tczewie, nie opanowali stacji w Chojnicach, ale uderzyli na korytarz, aby uzyskać lądowe połączenie Niemiec z Prusami Wschodnimi. W Borach Tucholskich Niemcy napotkali twardy opór 9. i 27. Dywizji Piechoty oraz Pomorskiej Brygady Kawalerii. I właśnie tu doszło 1 września do słynnej polskiej szarży pod Krojentami. Szarżę wykonał 18. Pułk Ułanów pułkownika Kazimierza Mastalerza. Gdy ujrzał on z odległości 300-400 m, źle ubezpieczony i rozciągnięty batalion niemieckiej piechoty, wydał polecenie do szarży. Ułani runęli na zaskoczonych Niemców i zadali im znaczne straty, sami nie ponosząc żadnych. Ścigając wroga, szwadrony wpadły na rozległą polanę i tam zostały ostrzelane gwałtownym ogniem broni maszynowej, bijącej z niemieckich wodzów pancernych, które nagle wyłoniły się z pobliskiego lasu. Ułani uskoczyli w las. Zginęło 25 ludzi, w tym dowódca pułku i 3 innych oficerów. Szarża pod Krojentami przeraziła Niemców. Jeden z najzdolniejszych niemieckich dowódców wojskowych, generał Heinz Guderian, tak wspominał skutki tej szarży. Cytuję. Nagle bezpośrednio pod ścianami usłyszałem wołające mnie głosy i zastałem ludzi z mego sztabu w hełmach bojowych, w trakcie ustawiania działka przeciwpancernego na stanowisku ogniowym. Na moje pytanie, co ich do tego skłoniło, otrzymałem odpowiedź, że w każdej chwili pojawić się może polska kawaleria, która rozpoczęła natarcie. Ta szarża pod Krojentami później stała się pretekstem do budowy zarzutu, iż polscy ułani w kampanii wrześniowej szarżowali na czołgi. Nigdy takiej sytuacji nie było. Owszem, pod Krojentami się zdarzyło, że polscy ułani spotkali w pewnej odległości niemieckie wozy pancerne, ale natychmiast wycofali się z tej sytuacji. Nigdy nie było takich scen w czasie kampanii wrześniowej, które możemy oglądać w filmie Andrzeja Wajdy Lotna, gdzie polski ułan szablą tnie niemiecki czołg.
Na ekranie wygląda to bardzo malowniczo, ale w rzeczywistości do takiej sytuacji nigdy nie doszło. Polscy ułani w 1939 roku walczyli najczęściej pieszo. Szarże zdarzały się rzadko. Niemcy, zgodnie ze swoim planem, uderzyli z rejonu Sycowa, Oleśnicy i tu, obok miejscowości Mokro, napotkali na twardy opór polskich oddziałów. Pozycję zajmowała Wołyńska Brygada Kawalerii, dowodzona przez pułkownika Juliana Filipowicza. 6 tysięcy ludzi, 16 dział, 22 armatki przeciwpancerne. Polskich ułanów wspomagał również pociąg pancerny. Na pozycję, bronione przez pieszonych ułanów, uderzyła 4. Dywizja Pancerna. 13 tysięcy ludzi, 425 czołgów i innych wozów bojowych, 6 baterii artylerii, 3 tysiące pojazdów zmechanizowanych. Bój trwał do zmierzchu. Falowe natarcia czołgów, jedno po drugim, załamywały się w ogniu polskiej obrony. Dobrze ustawione polskie działa przeciwpancerne strzelały na wprost z najbliższej odległości. 5 razy szli do przodu i 5 razy cofali się w popłoch. Kapral Żłób tego dnia zniszczył ogniem swojego działa 14 pojazdów pancernych. Jako pierwszy żołnierz Wołyńskiej Brygady Kawalerii został przedstawiony do Krzyża Orderu Virtuti Militari. Pod Częstochową bohaterski opór nacierającym Niemcom stawiła 7. Dywizja Piechoty. Niemcy nie uderzyli na Śląsk, zdając sobie sprawę, że jest to teren bardzo trudny do działań zaczepnych, silnie zurbanizowany, hałdy, wyrobiska pogórnicze. Uderzyli natomiast na południe od Śląska, chcąc przez Karpaty wyprowadzić natarcie i oskrzydzić od południa Śląski i zmusić w ten sposób polskie oddziały na Śląsku do odwrotu. I tutaj, w rejonie Chabówki i Jordanowa, opór nacierający Niemcom stawiła 10. Brygada Pancerno-Motorowa, dowodzona przez pułkownika Stanisława Maczka. Jak obliczają historycy, pancerniacy Maczka zniszczyli prawie 50 czołgów niemieckich. I tu można powiedzieć, że błędem polskich dowódców było rozproszenie polskiej broni pancernej. Rozproszono nieliczne polskie czołgi po różnych jednostkach. Efektywność działania brygady Maczka pokazuje, że racjonalniejszą rzeczą byłoby stworzenie kilku podobnych brygad niż rozproszenie broni pancernej po innych dużych jednostkach. Niemcy od pierwszych minut II wojny światowej podjęli również działania lotnicze. Podjęli również próbę zbombardowania Warszawy. Próbę, bo 1 września Warszawa była skutecznie broniona przez brygadę pościgową. O godzinie 7 rano rozpoczęła się epopeja broniącej Warszawy brygady pościgowej, dowodzonej przez pułkownika Stefana Pawlikowskiego. Pierwsza niemiecka wyprawa liczyła 100 samolotów i została skutecznie rozproszona przez 50 polskich samolotów myśliwskich. Po południu tego samego dnia brygada pościgowa stoczyła drugą zwycięską bitwę powietrzną. Łącznie w pierwszym dniu wojny piloci brygady pościgowej zestrzelili 14 samolotów niemieckich i wiele uszkodzili. Sławą okrył się wówczas m.in. zastępca dowódcy brygady pościgowej, podpułkownik Leopold Pamuła. Kiedy zobaczył, że jeden z pilotów jest krańcowo wyczerpany, odtrącił go i sam zajął miejsce pilota i wystartował. W tym czasie w powietrzu trwała nierówna walka. Osłonem niemieckich bombowców stanowiły słynne Messerschmitty 109, po raz pierwszy użyte w Polsce, Duma Luftwaffe. Na P-11 polski dowódca trącił 2 bombowce niemieckie. Kiedy został zaatakowany przez 3 Messerschmittów, udało mu się uniknąć zestrzelenia. Kiedy ponownie zaatakowało go 6 niemieckich samolotów myśliwskich, nie mając już amunicji, ściągnął oburącz ster i rzucił samolot w skrzydło najbliższego Niemca. W tej samej sekundzie, gdy nastąpiło zderzenie, którego skutki boleśnie odczuł, wydostał się za burtę i wyskoczył ze spadochronem. Obydwa samoloty runęły na ziemię. Ten powietrzny taran był pierwszym powietrznym taranem
w II wojnie światowej. Tu trzeba dodać, że niektórzy historycy zajmujący się historią lotnictwa twierdzą, że zdarzenie było przypadkowe i nie było zamierzonym działaniem pilota. Nie zmniejsza to, myślę, w niczym bohaterstwa podpułkownika Pamuły. Były takie miejsca 1 września, gdzie Niemcy nie uderzyli. Wielkopolska, odcinek granicy broniony przez samodzielną grupę operacyjną Narew. Bardzo często polscy żołnierze, nie atakowani przez Niemców, próbowali przenieść działania wojenne na teren III Rzeszy. Często z dobrym skutkiem. Dwa przykłady. Podpułkownik Tadeusz Tabaczyński, dowodzącym 130 Pułkiem Piechoty, postanowił 1 września uderzyć na miasteczko Prostki, oddalone 7 km od granicy. Późnym wieczorem, 2 września, oddział opuścił Grajewo. Po północy dotarł pod Prostki, po czym podzielone na 3 grupy, na sygnał dany zieloną rakietą, uderzył w 3 kierunki. Na stację kolejową, miasteczko i placówkę niemiecką w folwarku Bogusza. Wszędzie osiągnięto sukces. Zniszczono stację, pocztę, urząd celny, strażnicę Grenszuc. Niemcy stracili ponad 20 zabitych i rannych. Kilkanaście samochodów i motocykl. Wycofano się o Świcie. I drugi przykład takich skutecznych działań zaczepnych, podejmowanych w pierwszych godzinach kampanii wrześniowej z Wielkopolski. Generał Roman Abraham postanowił uderzyć na Wschowę, miasto położone tuż przy granicy polsko-niemieckiej. Najpierw miasto zostało ostrzelane, po czym oddział wypadowy w sile kompania piechoty, bateria artylerii, szwadron tankietek oraz szwadron kolarzy i pluton ułanów ruszył w kierunku Wschowy. Sam stanął na czele tej grupy. Jerzy Ślaski opisuje. Szli jak na defiladem. Generał, świetny kawalerzysta i sławny zagończyk, dbał bowiem także o to, by żołnierze prezentowali się należycie, dzięki czemu dowodzone przez niego pułki, aż do końca kampanii, swoją postawą imponowały nawet wrogowi. Niemcy powitali oddział bezładną strzelaniną i rzucili się do ucieczki. Polacy zajęli wieś Dębowa Łąka, Geisendorf, podeszli pod Wschowem i tutaj, z najbliższej odległości, wystrzelono 150 pocisków w kierunku koszar, wywołując panikę w mieście i okolic. Generał Abraham uznał, że to wystarczy i dał sygnał do odwrotu. Propaganda polska przed II wojną światową, słynne hasło "nie oddamy ani guzika", przekonywała ludzi, że jesteśmy mocarstwem, że Niemcy w starciu z Polską nie mają żadnej szansy. Ale to była propaganda. Dowodzący polskimi oddziałami, marszałek Edward Rydźmigły, doskonale zdawał sobie sprawę, że rzeczywistość jest zupełnie inna. 1 września wydał rozkaz. Możemy w nim przeczytać. Niemiec, odwieczny nasz wróg, napad 1 września 1939 roku na Rzeczpospolitą, naruszając całą naszą granicę. Nadszedł czas wypełnienia naszego żołnierskiego obowiązku. Żołnierze, walczycie o istnienie i przyszłość Polski. Za każdy krok zrobiony w Polsce musi wróg drogo zapłacić swą krwią. Każdy z was, ufny w słuszność naszej sprawy i sprawiedliwość, musi zdobyć się na najwyższy wysiłek, by jak najtrwalej wypełnić nakaz obowiązku i honoru. Bez względu na długotrwałość wojny i poniesione ofiary, ostateczne zwycięstwo będzie należało do nas i do naszych sprzymierzeńców. Nie ma tu wiary w szybkie zwycięstwo. Jest wezwanie do boju, heroizmu i wiara w to, że ten wysiłek nie pójdzie na marne, że kiedyś, w bliżej nieokreślonej przyszłości, odniesiemy zwycięstwo. I tak się rzeczywiście stało. W tym znaczeniu można powiedzieć, że Rydźmigł okazał się dobrym prorokiem. 2 września przewaga niemiecka uniemożliwiła Polakom utrzymanie dotychczasowych pozycji. Jako pierwsza rozpoczęła odwrót ze Śląska zagrożona okrążeniem Armia Kraków, co doprowadziło do załamania się całego planu obrony. Odwrót Armii Kraków był spowodowany sukcesami Niemców na północ i na południe od Śląska. Wieczorem 2 września wojska niemieckie w rejonie Borów Tucholskich okrążyły, a następnie po kilku dniach rozbiły znaczną część Armii Pomorza.
Pozostałe oddziały Armii Pomorze zaczęły wycofywać się na południe w kierunku Bydgoszczy i Noteci. W pierwszych dniach wojny rozbito również polską marynarkę wojenną. Polacy, mający świadomość olbrzymiej przewagi niemieckiej na Bałtyku, jeszcze przed wybuchem wojny wysłali 3 polskie niszczyciele, Błyskawica, Burza i Grom, do portów brytyjskich. Dzięki temu uniknęły one zatopienia w kampanii wrześniowej i mogły uczestniczyć później w bitwie o Atlantyk. Niemieckie lotnictwo zatopiło niszczyciel Wicher i stawiacz min Gryf. Polska miała 5 nowoczesnych łodzi podwodnych. Niemcom nie udało się zatopić żadnej z tych łodzi podwodnych. 3 zostały internowane w Szwecji. 2 przedarły się do Wielkiej Brytanii. Szczególnie znana tu jest historia okrętu podwodnego Orzeł, który internowany w Talinie uciekł i mimo braku map i uzbrojenia potrafił wydostać się z Bałtyku i przedostać się do Wielkiej Brytanii. 3 września rano została rozbita 7 Dywizja Piechoty, to ta, która bohatersko powstrzymywała Niemców w okolicach Częstochowy. W ten sposób powstała luka między armiami Kraków i Łódź. W tą lukę niemieckie dowództwo wprowadziło 16 Korpus Pancerny, który rozpoczął marsz w kierunku Warszawy. Niemcy osiągnęli również sukces na kierunku północnym. Nie mogąc przełamać polskiej obrony pod Mławą, obeszli polskie pozycje. Wykorzystując dobre rozpoznanie lotnicze i luki w pozycjach polskich dużych jednostek. Żołnierze spod Mławy musieli więc rozpocząć odwrót, chcąc uniknąć okrążenia. W ten sposób wojska niemieckie zaczęły zbliżać się do Warszawy z kierunku północnego. Tak więc bitwa graniczna została przez polskie oddziały przegrana. Armia Modlin, Armia Pomorze, Armia Łódź, Armia Kraków atakowane przez Niemców wycofują się na główną linię obrony. Nieatakowana przez Niemców samodzielna grupa operacyjna Narew czeka na nadejście niemieckich oddziałów. Dowodzący armią Poznań generał Kutrzeba również mimo braku nacisku na jego pozycji wojsk niemieckich jest zmuszony do odwrotu w kierunku zachodnim. Szczególną sławą w omawianych dniach okryli się polscy żołnierze w węgierskiej górce. Kompania forteczna, którą dowodził kapitan Tadeusz Semik, obsadzała 4 prowizoryczne, lekkie schrony. I tutaj zatrzymała na 16 godzin całą bawarską 7 Dywizję Piechoty. Ostatni schron padł 3 września o godzinie 17. Obrońcom pozostałych udało się przebić przez pozycje niemieckie i niemal do końca drugiej dekady września prowadzić walkę partyzancką na tyłach. Jak obliczają historycy, siły polskie zaangażowane w to starcie to 1200 żołnierzy, 21 dział, 20 ciężkich karabinów maszynowych. Siły niemieckie to 17 tysięcy żołnierzy. I tutaj wydarzył się interesujący epizod. Tak go opisał Jerzy Ślaski. Gdy skapitulowały resztki załogi fortu Włóczęga i żołnierze polscy wychodzili ze schronu, jeden z nich podszedł do niemieckiego piechura. Wyjął mu z rąk karabin, na co tamten nawet nie zdążył zareagować, bo tak go to zaskoczyło. Zbliżył się do kaprala Wiśniewskiego i bez słowa z odległości 3 kroków zabił go strzałem w głowę. Był to wcielony do wojska polskiego Edward Strauch, późniejszy Volksdeutsch, którego za nakłanianie żołnierzy do kapitulacji dowódca fortu kazał zamknąć w jednej z komór i objąć nad nim pieczem kapralowi Wiśniewskiemu. Mamy tu więc jeden z licznych przykładów nielojalności niemieckich obywateli w stosunku do II Rzeczpospolitej. Wieczorem 3 września było oczywiste, że bitwa graniczna została przez wojska polskie przegrana. A jednak tego dnia wieczorem w wielu polskich domach panował radosny nastrój. Dlaczego? Bo rano 3 września Wielka Brytania i Francja wypowiedziały wojnę Niemcom. W Warszawie ludzie spontanicznie manifestowali pod ambasadą francuską i brytyjską swoją radość. Przeciętny Polak był przekonany, że oto teraz, lada moment, na polskim niebie pojawią się alianckie samoloty, a kiedy ruszy ofensywa na froncie zachodnim,
Los hitlerowskich Niemiec dopełni się w ciągu góra kilku miesięcy. Niestety stało się inaczej. Wojna trwała jeszcze wiele lat. A jednak wypowiedzenie wojny Niemcom przez Francję i Wielką Brytanię było wielkim politycznym sukcesem Polski. Było politycznym skutkiem oporu stawionego przez polską armię od pierwszych godzin 1 września 1939 roku. Oto Polacy nie dopuścili do tego, aby atak na Polskę był wojną lokalną. Przystąpienie do wojny w Francji i Wielkiej Brytanii oznaczało, że atak na Polskę zapoczątkował konflikt europejski, a jak dzisiaj wiemy, wojnę światową. Każdy podręcznik II wojny światowej zaczyna się właśnie od stwierdzenia, że wojna ta zaczęła się od ataku na Polskę 1 września 1939 roku. Gdyby Czechosłowacja stawiła opór Niemcom w 1938 roku, być może II wojna światowa zaczęłaby się rok wcześniej. To, że konflikt niemiecko-polski przekształci się w wojnę światową, było od początku celem przywódców II Rzeczpospolitej. To miało również swoje krótkotrwałe konsekwencje, takie jak opóźnienie ataku Związku Sowieckiego na Polskę, o czym powiem więcej na jednej z kolejnych lekcji historii. Jedną z pierwszych zbrodni popełnionych przez Niemców na masową skalę na Polaka było zbombardowanie Wielunia. To niewielkie miasto, pozbawione jakiejkolwiek infrastruktury wojskowej, zostało zniszczone w pierwszych godzinach wojny od 60 do 90%. Odbyły się dwa naloty na Wieluń. Pierwszy rozpoczął się przed godziną piątą, drugi odbył się w godzinach popołudniowych. W sumie, jak się oblicza, Niemcy zrzucili na to niewielkie miasteczko 112 50-kilogramowych bomb burzących i 29 najcięższych bomb zapalających o wadze pół tony. Szczególnym barbarzyństwem było zbombardowanie wieluńskiego budynku szpitalnego, na którego dachu widniał Czerwony Krzyż. Zginęły wtedy 32 osoby, 26 chorych, 4 osoby z personelu szpitalnego, 2 siostry zakonne. Pierwsze dni kampanii wrześniowej to też liczne przykłady bohaterstwa ludności cywilnej. Bardzo wielu zwykłych Polaków chwyciło broń, aby bronić swojej ojczyzny, aby bronić swoich miejscowości, nawet wtedy, kiedy zostały one opuszczone przez wojsko. I pierwszym takim przykładem heroizmu jest historia Poczty Gdańskiej. Polacy mieli w Gdańsku swoją pocztę. Pocztowcy zostali uzbrojeni. O 4:45, dokładnie w tej chwili, kiedy Schleswig-Holstein oddał pierwszą salwę na Westerplatte, Niemcy ruszyli do natarcia. Obrońcy nie dali się zaskoczyć. Szturm załamał się w gwałtownym ogniu Polaków. Niemcy stracili 2 zabitych i 8 rannych. Niemcy wpadli na pomysł, aby dostać się do poczty, przekuwając jedną ze ścian na drugim piętrze, dzielącą Pocztę Polską od budynku Krajowego Urzędu Pracy i drugiego rewiru policji. W otwór, który kuli, Konrad Guderski rzucił granat. Sam zginął rażony jednym z odłamków. Próba wdarcia się przez wyłom została zlikwidowana. O godzinie 10:00 znowu Niemcy podrywali się do szturmu. I tym razem szturm zakończył się niepowodzeniem. Niemcy sprowadzili 2 działa, które rozpoczęły ostrzał gmachu z odległości 50 metrów. Kolejny szturm z udziałem samochodów pancernych też się załamał. Niemcy ściągają kolejne posiłki. Do ostrzału poczty używają haubicy kaliber 105 mm. Saperzy podłożyli pod pocztę potężny ładunek, który o 17:00 eksplodował. Mimo to biało-czerwona flaga nadal powiewała nad Pocztą Gdańską. W tej sytuacji Niemcy wpadli na makabryczny pomysł. Prowadzili motopompę. Przy jej pomocy oblali gmach benzyną i podpalili miotaczami ognia. I dopiero pożar spowodował, że o godzinie 19:00 bój ustał. Pocztowcy mieli bronić poczty przez 6 godzin. Bronili 14. Ci, którzy przeżyli, zostali przez Niemców zamordowani. Jeszcze zanim rozpoczęły się działania wojenne, niemiecka policja sporządzała listy Polaków,
przeznaczonych do eksterminacji. Kiedy zaczęła się wojna, rozpoczęły się w Gdańsku masowe aresztowania Polaków. Jak się szacuje, tylko 1 września zatrzymano 1500 osób. Byli to przede wszystkim działacze społeczni i gospodarczy. Elita polskiej społeczności w Gdańsku. 2 września 150 spośród aresztowanych wywieziono do Stutthofu, bowiem Niemcy już 2 września niedaleko Gdańska uruchomili obóz koncentracyjny dla Polaków. Stutthof. Miejsce masowej eksterminacji polskich mieszkańców wolnego miasta Gdańska i Pomorza. Ale największą skalę przybrał polski opór ludności cywilnej przeciwko wojskom niemieckim na Śląsku, opuszczonym przez zwarte oddziały zbrojne. Wtedy za obronę Śląska wzięli się harcerze, powstańcy śląscy. Po opuszczeniu Katowic przez wojsko, władzę nad miastem przejęli członkowie Komendy Powstańców Śląskich, którzy odmówili opuszczenia miasta bez walki. Do organizowanych przez nich oddziałów samoobrony zgłaszali się masowo harcerze. Opuszczone przez wojsko posterunki obsadzali więc harcerze i powstańcy. Jan Faska wspominał: w domu powstańców, gdzie mieściła się komenda, roiło się od młodych ludzi, to jest młodzieży powstańczej i harcerstwa, pełnych fantazji i zapału do walki. Obsadzono również wieżę spadochronową, która stała się symbolem bohaterstwa młodych obrońców Śląska. Jak się szacuje, najmłodszy z broniących wieży spadochronowej harcerzy mógł mieć 12 lat, najstarszy około 20. Kiedy Niemcy zaczęli wkraczać na Śląsk, napotkali twardy opór. Niemiecki korespondent wojenny Georg Bartosz relacjonował: gdy oddziały nasze chcą przejść przez katowickie przedmieście Dąb, sypią się pierwsze strzały. Odgłosy strzelaniny dochodzą z 3 stron. Ogień karabinowy wita ich z piwnic i strychów. Ludzie Wulfena rzucają się na ziemię, kryją się w bramach i za domami, odpowiadają ogniem. Wroga nie widzą. Będą więc musieli zbadać osobno każdy dom. Kiedy wojska niemieckie doszły do rynku, spotkały tłumy Niemców zamieszkałych w Katowicach, którzy przyszli powitać swoich wyzwolicieli. I co się wtedy stało? Tak o tym pisał Bartosz. Tych kilka minut, w których Niemcy Katowicy uwierzyli już w swoje wyzwolenie, tych kilka minut radości, upojenia kwiatów i flag zostało wymazanych. Minęły one jak sen, który nigdy nie był rzeczywistością. Walka zaczyna się od nowa. Wulfen daje rozkazy do rozpoczęcia ponownej walki. Nie żołnierz, ale sfanatyzowana polska ludność cywilna odpowiada na spotęgowany ogień niemiecki. Najdłużej broniła się załoga domu powstańca. Walczono o każde piętro, każdy pokój. Gdy Niemcy opanowali gmach, rozstrzelali wszystkich, łącznie z rannymi. Wśród 30 zamordowanych był dowódca katowickiego batalionu powstańczego, Nikodem Renc i jego syn Józef. Wieża spadochronowa stała się symbolem bohaterstwa obrońców Śląska. Została zniszczona przy pomocy artylerii 4 września 1939 roku. Historyk Paweł Dubiel tak oceniał bohaterstwo młodych obrońców Śląska. Akty tego rodzaju, jak walka powstańców w Katowicach i Chorzowie, już po zajęciu tych miast przez hitlerowców, w ogóle wymykają się spod wszelkiej oceny. Nikt nie ocenia, czy matka postępuje słusznie, rzucając się do wody za tonącym dzieckiem. To są akty, wobec których odkrywa się głowy. Akty takie, bez względu na swoje bezpośrednie skutki, po wsze czas i u wszystkich narodów stanowią symbol uczuć patriotycznych i niewyczerpane źródło siły moralnej społeczeństwa. Ale Niemcy zabijali nie tylko tych Polaków, którzy z bronią w ręku próbowali się przeciwstawić postępowi wojsk niemieckich. Zabijali również tych Polaków, którzy stanęli im na drodze albo z jakichś powodów znaleźli się na przygotowanych wcześniej przez mniejszość niemiecką listach proskrypcyjnych. Tak działo się na przykład w Wielkopolsce od pierwszych godzin działań wojennych. I tutaj
Tragiczna historia Podzamcza, leżącego niedaleko Wieruszowa. W godzinach południowych do Podzamcza wkroczył elitarny pułk SS. Leibsztandarte Adolf Hitler, dowodzony przez SS-mana Józefa Dietricha. Jedną z pierwszych ofiar niemieckich żołdaków była 16-letnia Agnieszka Wolna. Będąc w mieszkaniu swoich rodziców, patrzyła przez okno na idących ulicą żołnierzy niemieckich. Kiedy zobaczyła, że ze wszystkich stron podpalają oni dom, w którym się znajdowała, zaczęła wołać przez okno o pomoc. Wówczas niemiecki żołnierz wystrzelił do niej z karabinu. Kula trafiła w gardło, powodując natychmiastową śmierć. Tego samego dnia Niemcy spalili żywcem ukrytego w stogu siana, nieznanego z imienia i nazwiska chłopca w wieku 16-17 lat. 2 września Niemcy zamordowali rodzinę Hoffinów, 45-letniego Kazimierza z żoną, 34-letnią Seweryną oraz 4 dzieci, Józefiną i Kazimierą lat 10 oraz Marią i Anną lat 2. Wśród osób wpisywanych przez Niemców na listy Polaków do likwidacji byli powstańcy śląscy czy wielkopolscy. Jednym z nich był zamieszkały na Podzamczu 71-letni Franciszek Zawadzki, rolnik i właściciel sklepu spożywczego. Niemieccy oprawcy skatowali go i powyrywali mu paznokcie, a następnie zakłuli magnetami. Niemcy zamordowali również 66-letniego Tomasza Mońka, byłego powstańca wielkopolskiego i wójta. Aresztowany 2 września, został zawleczony do pobliskiej cegielni i tam katowany przez 12 godzin. W stanie skrajnego wyczerpania prowadzono go na rozstrzelanie. Uniknął egzekucji dzięki wstawiennictwu miejscowego Niemca, który wyjednał mu uwolnienie i odprowadził go do domu. Jednak zmasakrowany Monika zmarł w wyniku odniesionych obrażeń po 3 dniach. 2 września zginął 70-letni Michał Całkosiński, właściciel hotelu, restauracji i sklepu z artykułami kolonialnymi, były powstaniec Wielkopolski, zamordowany w domu. Jak obliczają historycy, 1 września na terenie Podzamcza Niemcy spalili 20 domów i zamordowali 19 osób. W 2 następnych dniach rozstrzelano 58 Polaków i Żydów. Tak było w Podzamczu, ale tak było w bardzo wielu polskich miastach i polskich wsiach zajmowanych przez oddziały Wehrmachtu w pierwszych dniach września 1939 roku. Ofiarami zbrodni niemieckich padali również jeńcy wojenni. W Świklicach pod Pszczyną zamordowano ponad 200 wziętych do niewoli polskich żołnierzy. Rannych rozjeżdżano czołgami. O tym, co było dalej, o nieudanej próbie zatrzymania Niemców na głównej polskiej linii obrony, o odwrocie na linię Wielkich Rzek, o bitwie nad Bzurą, o obronie Warszawy, o tym wszystkim, co wydarzyło się w czasie kampanii wrześniowej od 4 do 16 września 1939 roku na kolejnej lekcji historii.